Nie. Panie Piotrze, jesteśmy w Łodzi, przy ulicy jakiej? Abramowskiego. Abramowskiego. Co to za ulica? Czemu myśmy tutaj przyszli, proszę powiedzieć? Tutaj mieszkała jedna z sióstr Święta Faustyna. Mhm. Ale mieszkała tutaj kiedy? Oj, tego co, nie wiem. Przed wojną, po wojnie? Przed wojną. Przed wojną mieszkała, tak? Mieszkała tutaj pod Abramowskiego 29. Mhm. Tutaj mamy akurat kawałek, mieszkała gdzieś na pierwszym piętrze, dobrze tylko pamiętam, tutaj się jej Pan Jezus pokazał i Maria. Mhm. Tylko nie pamiętam dokładnie kiedy. A pan tą ulicę to zna? Znam. A czemu? Wychowany tutaj byłem całe życie. No to idziemy. Czy budynki są zachowane stare czy nowe? Może te duchy się... Budynki po tam po prawej stronie to są stare, tak? Mhm. To jest stare budownictwo. Czyli to są te budynki, tak, kiedy tutaj... To są te, które były przed wojną. One, te budynki tak. Mają około 125 lat. Aha. Jak rozmawiałem. One były te budowane chyba przed pierwszą wojną światową, tego co mi się dowiadywałem. My tutaj jest to stare, jedynie to co odremontowali, tak? Tak to tutaj zmienili stare katakumby, tak? Bo to były kiedyś, gdzie pani katakumby, to były, tutaj Kora nagrywała świętej pamięci pierwszą piosenkę o Łodzi, w Łodzi, w tych katakumbach tutaj były dbane. Tak tutaj Kora nagrywała. Mhm. No i w ogóle to był jedna z nieciekawych kulis, tak, ale no dużo powiem, to dużo filmów nagrywane, tak, było w tych komórkach, bo to były kiedyś komórki zwane katakumby Abramowskiego, które po prostu no, tutaj zostały pozostałości, tak, po komórkach, po tych wszystkich, ale no przez nowe bloki to wszystko pozmieniali. A z czego jest znana siostra Faustyna? Pan kojarzy? Nie. W ogóle nic, ani troszeczkę? No nie akurat. A coś o Bożym Miłosierdziu pan słyszał? Nie za bardzo. A co to w ogóle miłosierdzie znaczy? No, nie umiem pani tego powiedzieć. A co się kojarzy z tym miłosierdziem? Miłosierdziem dobrem, z miłosierdziem dobrem. Czy Pan Bóg, jak ktoś narozrabia, robi no, złe rzeczy, to Pan Bóg chce zniszczyć taką osobę, no nie, czy ją podnieść i przytulić? Wybacza, tak, zaufaniem. Obdarza zaufaniem, tak? A czy do tego samego Pan Bóg zachęca ludzi, żeby wybaczali tak. Sobie wzajemnie? Zachęca, tak. Ile razy mają ludzie sobie wybaczać? Za każdym razem muszę się drogę stanie. Więcej niż raz? No tak. Ile razy? Za każdym razem muszę się drogę stanie, to powinien sobie wybaczać, tak? I wtedy łatwiej się podnieść z różnych rzeczy? Zawsze łatwiej. Jak ma się też wsparcie, pomoc, no to zawsze się łatwiej stać, tak? Przejdziemy na tą stronę. Dobra. Możemy tędy przejść sobie wcześniej starymi, jak to się mówi, starymi katakumbami tutaj. Mm-hmm. Jak ma pani tutaj ten chodnik mały, tak to były stare komórki. Mm-hmm. Tak, i idziemy pod numer jaki? 29. 29. Siostra Faustyna jeszcze nie była wtedy zakonnicą. Ona wtedy była, nazywała się Helena Kowalska i jako młoda dziewczyna przyjechała do Łodzi z dużej rodziny, wielodzietnej, ubogiej, przyjechała do Łodzi, żeby zapracować. Miała pracować jako służąca. Jest informacja w internecie, że w lutym 1923 roku, czyli właśnie 100 lat temu, aha, dostała z pośredniaka no tak, pracę tak. Tutaj na ulicy Abramowskiego 29. Kiedy się zjawiła? Zgrabna, ładnie ubrana, taka elegancka w tym domu, gdzie miała się zatrudnić, to pani, która ją zobaczyła, przestraszyła się, że za elegancka na służącą się nie nadaje i żeby Helenkę, czyli późniejszą Faustynę zniechęcić, specjalnie bardzo obniżyła proponowaną zapłatę no tak, za to. Tak, a Faustynka, wtedy Helenka, nie zniechęciła się i wyraziła zgodę. Zaczęła tam pracować i okazało się, że była wspaniała jako służąca. Bardzo ją lubili. Można było jej zaufać. Święta Faustyna była bardzo mądrą kobietą, która pomagała ludziom, która miała dużo serca, która po prostu chciała, żeby ludzie byli lepsi, żeby po prostu chciała ich nawrócić. Po prostu bardzo chciała pomagać ludziom, którzy zgubili swoją wiarę, chciała ich nawracać. A skąd ona te siły czerpała? Akurat tego to nie wiem. Jakoś jak my tutaj
świętej pani Faustynki w budynku. Czy to jest właśnie ten budynek? Ten budynek. To tam mamy po drugiej stronie, tutaj jesteśmy akurat od strony parku. Aha. Tam mamy ten budynek. Tak. Możemy wejść na od strony ulicy. Na drugą stronę, dobrze. Tak, zobaczymy, tam może będzie numer. Jak tam tak? Numer, jest tam tabliczka. A, 29. A, nawet będzie tabliczka. Tak, jest tabliczka. Jak pani tam w Polsce na tym stała. No pięknie. Ale spotkanie. Przechodzimy przez bramę. Tak. Trochę mroczną. No ale idziemy. Ale jaka wspaniała święta za to tutaj była. Aha, a to już nie jest ulica Abramowskiego, to jest też Abramowska, a przejście na drugą stronę. Jest, rzeczywiście jest, dobrze pan Piotr mówi. W tym domu w latach 1922-24 pracowała Helena Kowalska, święta Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia. Pamiątkowa tablica z 22 kwietnia 2001 roku, ulica Abramowskiego. Panie Piotrze, od świętych to można prosić o różne rzeczy. Co dla pana trzeba wyprosić u świętej Faustynki? Miłość. O, miłosierdzie dla ludzi. O pomoc osobom bezdomnym, o pomoc na wojnę, żeby nie było wojen. Żeby po prostu wszystko weszło na dobry tor, a nie było jak wy pani, jak to się mówi. No nie umiem tego nawet odbyć, ale żeby było dzisiaj lepsze, tak? Żeby było jak złapać koniec, posątek z końcem. A nie tylko modli się, żeby przeżyć miesiąc z wypłaty do wypłaty. Tak. To panie Piotrze, to wszystko o czym pan mówi, ponieważ pan też na tej ulicy przez jakiś czas swojego życia żył, to życzę, żeby właśnie siostra Faustyna wypraszała dla pana wszelkie potrzebne łaski. Dziękuję. Wspaniałą pracę, zdobycie zawodu, a jeśli pan Bóg pozwoli, to założenie też rodziny, że w miłości, w radości żyć dalej.